Siemano mordeczki, z tej strony Hexo i witam was w kolejnym filmie z waszej ulubionej serii, czyli openingów kont. A w dzisiejszym filmie zrobimy sobie opening mojego konta w Fortnite, także koniecznie wydajcie ten film do końca. No i oczywiście, moi drodzy, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeśli chcecie więcej filmów z openingów kont, to zostawcie tutaj łapeczkę do góry. A teraz już bez przedłużania zapraszam was do oglądania. Więc, moi drodzy, witam was na moim koncie. No i generalnie, no to dzisiaj sobie je otworzymy, pokażę wam generalnie, co się na nim znajduje i tak dalej. Dokładnie nie jestem pewny, ile ono jest warte, ale ma ono w sobie parę ekskluzywnych skinów, z czego nawet jeden z nich jest zdobyty przypadkiem, ale to dowiecie się w dalszej części tego materiału. Także na samym początku oczywiście smugi spadania. Także no generalnie tutaj jakoś strasznie dużo ciekawych rzeczy nie ma. Posiadam właśnie, no że tak powiem, z sezonu 3, rozdziału 1, także to myślę, że akurat jest całkiem przyzwoite. No i oczywiście tutaj parę innych też jak najbardziej posiadam, ale myślę, że to obchodzi chyba mniej osób. Następnie, moi drodzy, malowania. Malowań również troszeczkę posiadam, ponieważ mam ich łącznie 160. To trochę tego jest, tak jak widzicie. No na przykład jest takie kupione, no generalnie troszeczkę właśnie tego tutaj na tym koncie jest, także no tak to mniej więcej wygląda i tak możecie sobie tutaj teraz właśnie szybko zerknąć, czy jest tutaj jakieś takie, nie wiem, co wam się podoba, czy coś takiego. Ale właśnie tak to mniej więcej wygląda tutaj na moim koncie. Teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie do lotni. Lotni generalnie też tutaj jest całkiem sporo, więc przejdźmy sobie może od dołu. I no, mam parasolkę z sezonu 3. No i od sezonu 3 tak naprawdę z każdego następnego sezonu też już parasolkę posiadam. Także no to jest, można by powiedzieć, że moja taka najrzadsza parasolka. No i tutaj macie właśnie jakieś inne bardzo ciekawe lotnie. Także no jest generalnie tego całkiem sporo, także naprawdę myślę, że w sumie spoko. No nie mam absolutnie pojęcia, czy któraś z tych jest jakaś rzadka, czy coś takiego. Możecie sobie zobaczyć i sami stwierdzić, bo ja absolutnie nie mam pojęcia. Ale wiem, że jest ich tutaj całkiem sporo. Tak czy siak w większości z tych lotni to jest po prostu z karnetu bojowego. W ogóle taka lotnia była? Tak, to była z karnetu jakiegoś, ale no dobra. No tak jak widzicie, jest tutaj tego całkiem sporo. Mamy lotnię Travisa, mamy tutaj z koncertu Ariany. Także no jest tego naprawdę całkiem nieźle, całkiem dużo. Więc myślę, że w miarę fajnie. Teraz, moi drodzy, przechodzimy sobie oczywiście do emotek i jeżeli chodzi o emotki, to no generalnie też jest ich całkiem sporo, ponieważ 200 emotek, tak jak widzicie, to mamy tutaj dosłownie bardzo dużo tych emotek. Są oczywiście z serii ikon, z jakichś innych serii, więc no jest tego naprawdę całkiem dużo. No i oczywiście, no z racji tego, że gram generalnie od końca sezonu 2, to do sezonu 2 może mam z jedną jakąś emotikonkę. No generalnie to jest z sezonu 2, ale no tak jak widzicie, nie jest to taki OG konik, ale mam na przykład tutaj best mates'ów. Przy okazji, moi drodzy, no mam też to z właśnie sezonu 3, ale to chyba jeszcze parę razy powracało. Mamy oczywiście właśnie take the L, czyli właśnie tak zwaną słynną L-eczkę. No i generalnie to jest chyba z sezonu 2. O, tak jak widzicie, mamy właśnie pozdrowienie. Także to generalnie jest tutaj tego całkiem sporo, mi się wydaje. Więc z takich rzadszych emotek to nie wiem, czy coś tutaj jeszcze jest w posiadaniu. Na pewno jest właśnie robot, z tego co mi się właśnie wydaje, tylko żeby go teraz znaleźć, to trochę tego będzie. No mamy tutaj parę z serii ikon, mamy na przykład coś takiego, mamy też parę innych, także no jest tego naprawdę całkiem dużo, tak jak tutaj widzicie. Mamy też na przykład coś takiego z serii ikon, okej, czy jest tutaj coś jeszcze? No ale tak jak widzicie, to tak to właśnie wygląda. No i teraz przechodzimy sobie właśnie do zbieraków. No i też jest tutaj całkiem sporo, bo aż 200, także jest też całkiem sporo generalnie kupionych, bo no jak już mówiłem, no to konto jest całkiem sporo warte, dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć ile, tak z 5-10 tysięcy, coś takiego. Mamy tutaj generalnie na przykład coś takiego, no mamy też coś takiego, to też jest kupiony. Tu macie kill-off z sezonu 3, ten kill-off absolutnie nie mam pojęcia, jak on się tu w ogóle znalazł, ale to chyba było jeszcze za starych czasów w Fortnite'cie i po prostu przypadkiem go, że tak powiem, sobie przeglądałem i kupiłem i wtedy się jeszcze nie dało zwracać, więc dlatego takowy posiadam. Mamy łom, mamy na przykład nawijaną siekierkę. Mamy oczywiście różdżkę, złotą motykę. No jest tutaj tego całkiem sporo. Są też te z ratowania świata, tak jak widzicie. Mamy Minty X-a, moi drodzy. Czyli no ekskluzywny kill-off, który był w Fortnite przez ograniczony czas i dało się go pozyskać tylko przez kod. I dużo osób by ten kill-off
Spin-off akurat chciało. I mam nadzieję szczerze, że kiedyś jeszcze na to kody powrócą, ale tak czy siak, no tak jak widzicie, mi się udało ten kill-off zgarnąć. Mamy tutaj jeszcze na przykład taki skupiony kill-off. No i generalnie mam również topór Lewiatana, czyli Lewiatan Axa, który też myślę, że jest w miarę pożądanym i całkiem rzadkim kill-offem. No i tutaj macie resztę moich kill-offów. Mamy na przykład to nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek powróci, i mamy tutaj w sumie wszystkie kill-offy, tak jak widzicie. No i teraz, moi drodzy, moment, na który większości osób czekało, czyli oczywiście skiny. Także przechodzimy do skinów i jesteśmy na samym dole. Akurat mam skiny, z tego co wiem, to od chyba sezonu. Także no tutaj są skiny, które oczywiście powracały. Tak jak widzicie, no generalnie jest tutaj tego sporo. Mam w ogóle tego skina, on jest w miarę chyba rzadki, z tego co mi się wydaje. Nie za często go widuję w sklepie. Mam oczywiście Johna Wicka na tym koncie. Mamy również tutaj coś takiego, czyli z pakietu Twitch Prime. Tutaj jest drugi ziomal z tego. Mamy również Omegę i to z kolorkami. Także, no tak, udało mi się wbić Omegę z kolorkami, co myślę, że jest naprawdę całkiem niezłym osiągnięciem. Tutaj, tak jak widzicie, mamy w sumie, no całe, że tak powiem, resztę skinów. Mamy właśnie rybkę, mamy tutaj ten oto pakiecior i mamy, moi drodzy, Iconika, czyli, no można by powiedzieć, że ekskluzywnego skina. I najlepsze w tym wszystkim jest to, że w ogóle zdobyłem tego skina przypadkiem. Do końca nie pamiętam, jak go zdobyłem, ale pamiętam, że właśnie to było, można by powiedzieć, że totalny przypadek i no, w ten oto sposób właśnie tego skina zdobyłem. No bo generalnie trzeba było mieć tam jakiś drugi telefon Samsunga czy coś takiego, żeby go odblokować. No ja oczywiście czegoś takiego nie posiadałem i no właśnie tego skina jakimś cudem zdobyłem. Epic Games mi go jakimś cudem wysłało przypadkiem, także naprawdę całkiem nieźle, ale to oczywiście nie wszystko. Mamy również skina Wonder, który też myślę, że jest dość rzadkim skinem, bo też jest właśnie ekskluzywnym skinem, także też myślę, że całkiem fajnie. Tutaj mamy jakieś, no, że tak powiem, kupione, także ten. I mamy również skina Glow, także to też jest ekskluzywny skin, także to, tak jak widzicie, no, tak to wygląda. Mam 3 ekskluzywne skiny, jeszcze mam Minty, także no, to konto trochę jest warte, tak mi się wydaje. Tutaj oczywiście mamy taki pakiet, mamy tutaj resztę tych skinów, tutaj mamy super bohaterkę, mamy na przykład tego skina, też nie mam absolutnie pojęcia, jak on się znalazł w mojej szafce, ale rzeczywiście się znalazł. No i tutaj mamy masę innych ciekawych rzeczy, tak jak widzicie, tutaj jest na przykład kupiony jeszcze Moon Knight. Co tutaj jest jeszcze? Mamy nowego starter packa, mamy też tego skina, on jest według mnie spoko i generalnie to chyba wszystko, jeżeli chodzi o szafkę. Mam 243 skiny, także no generalnie tak właśnie się prezentuje cała moja szafeczka. Dużo osób mi też pisało pod ostatnimi materiałami, że to otwieram swoje konta i tak dalej, więc no tutaj macie taką, że tak powiem, odpowiedź na to, jak wygląda moje konto. W komentarzu możecie napisać, ile według was ono jest warte. Ja absolutnie nie mam pojęcia, nie znam się na jakiejś wycenie kont, więc wy możecie właśnie to napisać i możecie też napisać, jakie oceniacie w skali od 1 do 10, no bo tutaj jest całkiem sporo tych skinów, całkiem sporo ekskluzywnych skinów, także myślę, że naprawdę całkiem nieźle i tak to właśnie wygląda. Może też będzie jakaś seria z oceniania kont widzów. Nie mam absolutnie pojęcia, ale zobaczymy. Więc oczywiście, jak chcecie więcej openingów kont, jakichś rzeczy z kontami z Fortnite'a, to oczywiście zostawcie tu łapeczkę do góry. A ja tymczasem życzę wam miłego dnia, bądź też wieczoru, w zależności o której to oglądacie. I widzimy się w następnych materiałach. Do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się i cześć.